Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał suwalskiemu hospicjum ponad milionowe dofinansowanie działań mających na celu poprawę jakości opieki nad ciężko chorymi pacjentami. Za pieniądze z regionalnego programu operacyjnego nowy sprzęt pojawi się również w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w zakładzie dla wentylowanych mechanicznie. Środki finansowe zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup sprzętu medycznego, na zakup wyposażenia medycznego, programów komputerowych, komputerów oraz oczywiście sprzętu rehabilitacyjnego. Aktualnie zespół opieki paliatywnej ma w strukturze stacjonarnej miejsca dla 36 pacjentów. 14 miejsc jest w hospicjum, pozostałe zaś przeznaczone są dla podopiecznych potrzebujących pomocy opiekuńczo-leczniczej i wsparcia oddechowego w postaci mechanicznej wentylacji. Pacjentów będących pod opieką kadry tej placówki jest jednak więcej. 20 rodzin wspieranych przez kadrę hospicjum sprawuje trudną codzienną opiekę nad chorymi w domach. Będą zakupione saki, respiratory, które są urządzeniami bardzo drogimi. Zakupimy również bardzo dobre wielofunkcyjne łóżka, bardzo dobre materace zmiennociśnieniowe, które zmniejszą możliwość powstawania odleżyn. Takie materace kosztują wbrew nazwie bardzo dużo, 5 tysięcy, 10, to zależy, prawda, jaki materac, jakiej jakości zakupimy. Oprócz tego zakupimy właśnie ten sprzęt rehabilitacyjny, na który stawiamy, dlatego że medycyna jednak rozwija się. Okazało się, że jest mnóstwo sprzętu rehabilitacyjnego, który będzie umożliwiać bardzo dobrą, wnikliwą rehabilitację przy łóżku chorego. I na to przede wszystkim w tym projekcie postawiliśmy, na sprzęt rehabilitacyjny, który tak naprawdę w tym projekcie kosztuje najwięcej. Suwalski Zespół Opieki Paliatywnej został wybudowany i oddany do użytku około 10 lat temu, choć działalność w zakresie opieki paliatywnej prowadzona jest w naszym mieście od ponad 20 lat. Od początku opieką paliatywną w Suwałkach dowodzi Irena Mickiewicz, która wraz z personelem placówki dokłada wielu starań, by jak najlepiej odpowiedzieć na ogromne zapotrzebowanie społeczne na usługi opiekuńczo-lecznicze i hospicyjne. Właśnie rozpoczęły się prace nad rozbudową placówki. Okazało się, że jednak za mało mamy miejsc, że pacjentów potrzebujących jest o wiele więcej. Wspomnę tylko, że zaczynaliśmy funkcjonować mając 20 łóżek, tak było na początek. W międzyczasie rozbudowaliśmy się też o jedno skrzydło, ilość łóżek wzrosła do 36 i teraz jeszcze dalej powiększamy nasze hospicjum o 14 łóżek. Planujemy zrobić taki niewielki oddział dla wentylowanych mechanicznie, czyli pacjentów podłączonych do respiratora, ponieważ mamy bardzo długie kolejki i jest bardzo do osób dużo potrzebujących. Postęp w medycynie sprawia, że szpitalne oddziały intensywnej opieki medycznej opuszcza coraz więcej pacjentów. Wielu z nich wymaga jednak wsparcia oddechowego, które takie placówki jak suwalskie hospicjum mogą im zapewnić. Według współczesnych standardów pacjenci skazani przez chorobę na korzystanie z respiratora nie muszą już miesiącami przebywać na szpitalnych OIOM-ach. Wielu z nich trafia pod opiekę zakładów opiekuńczo-leczniczych dla wentylowanych mechanicznie. Wielu też znajduje opiekę we własnych domach. Pacjentem w domu opiekuje się tak naprawdę rodzina. My jedynie tą opiekę wspomagamy, czyli do domu przychodzi lekarz, najczęściej to jest lekarz anestezjolog, pielęgniarki i rehabilitant. Natomiast rodzina świadczy takie usługi opiekuńcze. No niestety ktoś musi być zawsze w domu, żeby tym pacjentem się zająć. Nie jest to usługa, która może być realizowana przez wszystkich tak naprawdę. To musi być rodzina, która jest przygotowywana do tych świadczeń, uczona na przykład odsysania sakiem medycznym,
uczona jest takich podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, mierzenia pulsoksymetrem, wysycenia krwi tlenem. Bierze na siebie bardzo dużo zadań. Poza pomocą lekarską, pielęgniarską i fizjoterapeutyczną, suwalska placówka zapewnia także takim rodzinom niezbędny sprzęt. Zakupione urządzenia trafią nie tylko do pacjentów stacjonarnych, ale również do podopiecznych przebywających w domach.